Czujniki ruchu, kamery, noktowizja i nowoczesny sprzęt elektroniczny mają chronić polską granicę z obwodem kaliningradzkim przed przerzutem nielegalnych migrantów do Unii Europejskiej. To efekt planowanych przez Rosjan działań hybrydowych mających spowodować kolejny kryzys migracyjny, tym razem na granicy z Rosją. Czy mieszkańcy pogranicza, aktywiści i Straż Graniczna są gotowi na falę migrantów? Sprawdzał Igor Nazaruk. Analitycy i eksperci ostrzegają. Jeszcze w tym roku czeka nas kolejny kryzys migracyjny. Tym razem na granicy polsko-rosyjskiej. Myślę, że mogliśmy się wszyscy spodziewać, że w końcu rozwinie się w tą stronę. Skoro już teraz osoby, które przechodzą przez białoruską granicę, często jadą przez Rosję, to dlaczego nie mogłyby jechać przez Kaliningrad? 1 października rosyjski Urząd Transportu Lotniczego ogłosił w Kaliningradzie otwarte niebo. Miejscowe lotnisko już podpisało porozumienia z Turcją, Syrią i Białorusią. Przypominamy, dokładnie tak zaczął się zeszłoroczny kryzys migracyjny na polsko-białoruskiej granicy, kiedy to tysiące uciekinierów z Bliskiego Wschodu i Afryki samolotami przyleciało do Mińska, a potem próbowało sforsować polsko-białoruską granicę. Ja nie umiem ocenić ani zaprognozować, jak będą zachowywały się polskie służby. Czy będą pushbacki do Rosji, do Kaliningradu? Nie wiemy tego. Szczególnie, że no, Rosja myślę, że nie może być uważana za kraj bezpieczny w momencie, kiedy prowadzi wojnę, tak? Jeżeli ktokolwiek chce pozostać w Polsce, to składa wniosek o objęcie ochroną międzynarodową i my takie wnioski zawsze przyjmujemy. Jeżeli osoba nie chce złożyć wniosku, nie chce zostać w Polsce, a chce jechać do Niemiec, do innych krajów Europy Zachodniej, to zostaje postanowienie o opuszczeniu terytorium Polski zgodnie z przepisami prawa i zostaje zawrócona do linii granicy i poinformowana, że ma opuścić terytorium Polski. W przypadku sytuacji z Rosją, tak jak wspomniałam wcześniej, sytuacja jest stabilna. Te nielegalne przekroczenia granicy, które były w tym roku, było to kilka zdarzeń na poziomie porównywalnym z wcześniejszymi latami. Nie było problemu, aby strona rosyjska w ramach umowy o readmisji przyjęła z powrotem tych nielegalnych migrantów. Próba powtórzenia tej operacji na granicy polsko-rosyjskiej ma wywołać kolejny kryzys migracyjny w Polsce. Ma podzielić Europę i odwrócić jej wzrok od Ukrainy. Ruch migrantów przy granicy polsko-rosyjskiej jeszcze się nie rozpoczął, ale to może być kwestia najbliższych tygodni. Co zrobić, kiedy spotkasz uchodźcę przy granicy? Pomagać myślę, że można dokładnie tak samo jak na białoruskiej granicy. To znaczy dać jeść, dać pić. Jeżeli jest opcja, to ogrzać osobę, czy dać jej ubrania, tak? Jeżeli pojawiłaby się informacja, że jacyś uchodźcy na przykład gdzieś tam już się pierwsi pojawili, to powiem panu, będzie panika wśród ludzi i bardziej bym stawiała na to, że nasi mieszkańcy po prostu nie pomogą. Naprawdę. Nie pomogą, po prostu to będzie, nie wiem, no. Pozamykają się w domach? Tak, tak. Nie będą wpuszczać? Nie. Nie, moim zdaniem nie. Naprawdę. Dla News24 Igor Nazaruk.